No i torby są przygotowane do wysyłki. Proszę bardzo, to wszystko leci na pocztę i będziemy próbować ogarnąć co przestrzeń. On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the seventh day... No i słuchajcie, działania były dwugodzinne wczoraj o drugiej w nocy. Dzisiaj powstała taka kompozycja do filmów. No, mi się bardzo podoba. Bardzo fajnie to wygląda. Trochę czerwonego, trochę czarnego, ale kombinacji było strasznie. Wczoraj było bardziej jarmarcie. Zdjęcie wam rzucę, bo zrobiłam zdjęcie. Zdążyłam zdjęcie zrobić. Także porównacie sobie, jak to wygląda. Które lepiej. Mi to się podoba bardziej. Chciałam wam pokazać jeszcze świąteczne zakupy w postaci świątecznych świec. Oprócz tego, że to co jest na stole to jest dzisiejsze, czyli takie małe czerwone bombeczki, bo przecież cały wystrój był wczoraj zrobiony. Nie wiem czy ja wam go nagrałam w ogóle na kamerę, ale jak nie to wstawię zdjęcie. Natomiast no, było niepasowne i wyszło jak zwykle. Ten świecznik, który tam jest, czyli te trzy pentagramy, trzy gwiazdki, choinka, kokardki, to jest kupione. Jeszcze zakupiłam takie opalizujące, holograficzne kokardy, których nie wykorzystałam, ale co nie oznacza, że kiedyś nie zostaną wykorzystane. To na pewno. No i bandę świec. To jest właśnie ten sklep Home and You. Nie Homesy, tylko Home and You. Są bardzo fajne zapachowe świece. Słuchajcie, kilka zapachów. Crème brûlée. Teraz będę wąchać, żeby wam o rany powiedzieć. Słodziutko. Czekoladka, biała czekoladka, o, tak bym powiedziała, białą czekoladą pachnie. Te świece są po 6 zł tej wielkości. I jeszcze tej wielkości mam świecę christmasowo-świąteczną, same gwiazdki, bez nazwy, która pachnie, ładnie pachnie, bo są jakieś kwiaty i tak jakby świeże pranie. Bardzo mi się podoba. Jak będzie fajna, będzie się fajnie sprawdzała, to sobie jeszcze ją kupię. Kaktusa to znacie, bo już wam parokrotnie pewnie pokazywałam, także pachnie z tą roślinką trochę jak świerk, może się nadać nawet, one się długo palą, dlatego je lubię. Kupiłam apple tart, czyli mamy jabłko prażone. O matko, słuchajcie, te świece są droższe, bo one są po 10 zł. Tu pewnie jest więcej. Ciekawe, czy one tu mają napisane. Oczywiście, że nie mają. Ile godzin się palą? Świeca zapachowa. Lalalalalalala. Natural fragrances, czyli nie natural fragrances. 56 godzin. Mogłoby się zgadzać w sumie. Tak wam powiem szczerze. Te słoiczki są fajne na bransoletki. Ta ile się pali? Tu gdzieś powinno być. 30 godzin, 30, 56, 6 zł, no to w sumie cena ta sama za ilość wosku, tak powiem. Piękny zapach. Tutaj mamy toffee cupcake ciasteczkowy, no zimowy zapach, także bardzo fajny. I pachnie jeszcze tym jabłuszkiem. O matko, będę siedziała z nosem w tych świecach, naprawdę, tak będzie.
na pewno. Tu mam jeszcze jeden creme brûlée, bo je lubię. Tego zapachu chyba nie miałam nigdy. Peach coś tam, coś tam. I on ładnie pachnie też. Bo faktycznie jest taki bardzo brzoskwiniowy. I te małe słoiczki są po 4 zł, a są na godzin palenia. Boże, im mniejszy słoiczek, tym mniejsza. Cena. Cena z łazi. Tym mniejsza czcionka. 16 godzin. No, czyli jakby woskowo to samo. Te są dobre na pierścionki. Bardzo ładnie pachnie ten peach coś tam. Ten mi się podoba. I mam jeszcze strawberry margarita, który pachnie słodką truskawką. No, też ładny. Także zobaczcie, jakie instafriendly zdjęcia. No, dokładnie tak. Także takie rzeczy sobie nakupiłam. A zaraz otworzę z Wami okienko kalendarza. Bo mamy 1 grudnia. No właśnie. Jeszcze tak zanim z tym kalendarzem wystartuję, sorry, że z takiej dziwnej okoliczności przyrody, czyli cycki widać, ale chciałam pokazać Wam przepyszną zupę ogórkową. Przypuszczam, że... Znaczy powiem Wam tak, nie jadłam takiej dobrej. Tak mi się wydaje, że nie jadłam takiej dobrej. Naprawdę przepyszna dzisiaj ogórkowa. Jeszcze mam obiecane kopytki. I słuchajcie, vlogmas jest już rozpoczęty, ale... zaczynamy otwierać kalendarz adwentowy, dlatego że dzisiaj u mnie jest 1 grudnia, u Was jest 3, bo dałam sobie 2 dni wcześniej możliwość nagrywania tych vlogmasów. Nie wiem, czy będą codziennie filmy na kanale, ale otwieramy. Ja tutaj nie zwaliłam mojej kunsztownie udrapowanej dekoracji. Okienka nie są proste, a tu mamy taką bitkę, czekajcie. O, 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 jest nieźle. I mamy okrągłą czekoladkę, która jest, nie wiem czy to widać, cieplutką rękawiczką. Także taka pierwsza czekoladka adwentowa jest otworzona. Chciałam Wam pokazać, jaką sobie zimową kurtkę kupiłam w Chińczku. Nie żadne Zary, Homy. Czarna, zwyczajna, z bardzo dużym kapturem. Czuję się jak ten, w South Parku. Pip, 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 pip. Nieważne, ale ma duży kaptur. Muszę go tutaj jeszcze, widzę, podopinać. Odpinany kołnierz. Tu mam 2 guziczki, także bardzo fajne. I trochę taka profilowana, ma 2 kieszenie, głębokie bardzo, telefon się zmieści. Jest dosyć szeroka, bo przymierzałam ją na bluzę, mam sweter, miałam bluzę, także myślę, że będzie naprawdę taka fajna długość, zakrywająca nery i poślady, ale nie taka długa, że znowu do kolan, także myślę, że bardzo ładna.
Bardzo mi się podoba.